Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie. Pozwoliliśmy sobie zaprosić tutaj Państwa, aby pokazać skalę naszego niezadowolenia, zniesmaczenia i obrzydzenia. Wczoraj doszło do brutalnego naruszenia naszej autonomii. Zabrano nam naszą panią dyrektor, jednego z najlepszych menadżerów służby zdrowia w Polsce. Tak naprawdę trudno tu w tym miejscu w krótkim czasie wymienić wszystkie zasługi i osiągnięcia naszej pani dyrektor, ale wystarczy rozejrzeć się wkoło i poczuć wszędzie jej obecność i ślad po jej dotknięciu. Niewiarygodne są jej ostatnie osiągnięcia, gdy przeprowadziła szpital przez okres pandemii praktycznie w nienaruszonym stanie, a nawet jako jedyny szpital w regionie zwiększyliśmy swój potencjał. Proszę Państwa, szpital to nie tylko mury, to przede wszystkim ludzie, ludzie ci stojący za mną. Wczoraj doszło do zaburzenia poczucia ich bezpieczeństwa, a tym samym bezpieczeństwa Was wszystkich, naszych pacjentów, przyszłych i obecnych. Proszę Państwa, nasze zaskoczenie wczoraj i zdziwienie było tak samo wielkie jak późniejszy gniew. To są uczucia skrajne i tak naprawdę powinniśmy się ich wstydzić, ale były jak najbardziej na miejscu. Ja i moi współpracownicy, przyjaciele lekarze, personel medyczny i niemedyczny, nie widzimy jakichkolwiek podstaw takich działań ze strony starostwa. Nie można bezpodstawnie i z niskich pobudek niszczyć czegoś, co było tak długo i tak żmudnie tworzone. Tak naprawdę nasz szpital jest perełką w regionie, jeżeli weźmiemy za punkt odniesienia jakość i specjalistyczność leczenia. Także proszę Państwa, nie zgadzamy się z tym, nie zgadzamy się, aby go zniszczyć i obecnie nie widzę żadnej możliwości współpracy ze starostwem. Od 2018 roku, o czym Państwo pewnie nie wiecie albo wiecie pośrednio, starostwo powiatowe, a więc organ założycielski naszego szpitala, zamiast nas wspierać w trudnym okresie dla służby zdrowia, prowadzi regularne ataki na stanowisko naszej pani dyrektor. Wczoraj się udało, wykorzystując bezpodstawny i bezsensowny pretekst. Tak nie może być, tak nie powinno być i nie możemy do tego dopuścić. Z tego miejsca proszę o pomoc pana wojewodę dolnośląskiego, pana ministra zdrowia i pana premiera. Mam nadzieję i jestem pewny, że na pewno do nich nasz głos dotrze, albowiem wiem, że cenią i doceniają nasz szpital jako modelowy element systemu ochrony służby zdrowia w Polsce. Szanowni Państwo, nie pozwólmy tego zniszczyć. Tyle chciałem powiedzieć. Panie dyrektorze, jedno pytanie. Widział Pan uzasadnienie uchwały zarządu powiatu. To uzasadnienie nie idzie w parze z faktami, które mówią o jeszcze trwającej kontroli przecież Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest pretekst i absurd. Kontrola, każda ingerencja Narodowego Funduszu Zdrowia w działalność szpitala i zapytania w kierunku nieprawidłowości, które mogłyby zajść, jest nazywane z tytułu Funduszu Zdrowia kontrolą. I takie zapytania od Narodowego Funduszu dostaliśmy, na które do wczoraj mieliśmy odpowiedzieć. Oczywiście zapytania oparte są na artykuł w jednej, tylko i wyłącznie na artykule z jednej z poczytnych gazet. Jakie były wnioski z dzisiejszego spotkania ze starostą? Co ustalono? Spotkanie ze starostą było spotkaniem z inicjatywy starosty. Ono było, można powiedzieć, lekko schizofreniczne. Czyli co innego ustalaliśmy w cztery oczy, a co innego w grupie już większej słuchaczy, czyli w Radzie Ordynatorów i Kierowników. Nie doszło do żadnego porozumienia, bo do żadnego porozumienia nie wyobrażam sobie, aby miało dojść. Sprawa jest jednoznaczna i dla mnie nie widzę innego rozwiązania, jak wyjście z tego ze strony starostwa z honorem i przyznanie się do nieprawidłowego zwolnienia pani dyrektor w oparciu o żadną merytorykę.
Panie doktorze, to konkretnie czego wy oczekujecie, a co proponuje starostwo? My oczekujemy przywrócenia pani dyrektor w trybie natychmiastowym do pełnienia funkcji i obowiązków, a starostwo proponuje, aby utrzymać zwolnienie pani dyrektor i ewentualnie jutro, czyli w czwartek, spotkać się o 12 i prawdopodobnie zaproponować pełnienie obowiązki pani dyrektor do czasu konkursu ofert. Co oczywiście jest, byłoby przyjęcie przez nas takiej oferty przyznaniem się do poprawności zwolnienia. Panie dyrektorze, powrócę do szczepionek. Czytałem w tej poczytnej gazecie, pewnie jak i pan, że jakaś straszna afera. Co to za afera? Bo ja jakoś, jako dziennikarz tutaj z regionu... Panie redaktorze, to jakieś plotki, że ja czytałem. Ja dowiedziałem się o tym. Chyba od pana. Więc wydaje mi się, że w tej poczytnej gazecie było napisane o nieprawidłowościach dotyczących zaszczepienia w naszej jednostce. W sumie z całej grupy zaszczepionych osób jednego polityka aktywnego. I prawdopodobnie to wzbudziło niepokój społeczny. Ten niepokój społeczny z tego może wynikać, ale my jako szpital mamy narzędzia kontroli, kwalifikacji, zespół do spraw szczepień, który zweryfikował poprawność zaszczepienia wszystkich osób zaszczepionych 30 i 31 grudnia, więc w tym najtrudniejszym okresie dla przeprowadzenia takich szczepień. Przypominam, że to jest okres, który był uznawany przez wiele publicznych instytucji jako okres tytularnie wolny od pracy. Więc utrzymać listy, które zostały stworzone wcześniej, było niezmiernie trudno. Więc wykorzystaliśmy zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 grudnia o możliwości rozszerzenia grupy zero o rodziny pracowników medycznych i pacjentów przebywających aktualnie w szpitalu. I uważam, że wykonaliśmy naszą pracę wzorowo. Proces szczepień przebiegł bez jakichkolwiek perturbacji i z minimalnym ryzykiem zniszczenia dawek bezcennej szczepionki, do której nie dopuściliśmy. O 13.31 grudnia śmiało mogliśmy odkorkowywać szampany. Za nami grupa pracowników szpitala. Powiedzmy, jakie obecnie są liczby, jeżeli chodzi o wymówienia złożone przez pracowników wielospecjalistycznego szpitala w Zgorzelcu? I co to oznacza? Ja myślę, że to jest pewien forma, może nie tyle protestu, co pokazania emocji. To jest jedyne narzędzie, które ci ludzie mogą pokazać i użyć. To jest ta wartość, którą posiadają, czyli praca pod kierownictwem pani dyrektor. Oprócz rodziny najważniejsza część działalności dnia codziennego. Więc oni świadomie z tego rezygnują, dla tego najwyższego celu, więc to jest bezcenne i myślę, że tą obawę przed tym, co dalej, musi się jak najszybciej ukrócić. Jak najszybciej starosta musi się opamiętać. Jaka jest liczba wypowiedzeń na tą chwilę? To wpływa cały czas, to jest solidarność jest niesamowita. Nie spodziewaliśmy się, że aż tak mamy, przepraszam wszystkich, że tak mamy aż spójność, jednolitość w zespole. Rada ordynatorów jest całkowicie jednomyślna. Zespoły kierowników działów niemedycznych i medycznych także. Także skala jest olbrzymia. Wczoraj na Radzie Ordynatorów złożyli mi na moje ręce wypowiedzenia wszyscy ordynatorzy, a do wieczora mnóstwo takich podań wpłynęło do naszej dyrekcji. Myślę, że skala przekracza 200-300 osób. Panie doktorze, to jeszcze na koniec, bo widzieliśmy taką formę protestu, czyli przejazd pod starostwo. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to co w najbliższych dniach? Nie wyobrażam sobie, aby sytuacja się nie zmieniła i nie wyobrażam sobie, aby skala protestu miała jakikolwiek przybrać na sile, a tym bardziej z upośledzeniem działalności szpitala dla naszych pacjentów. Pacjenci nasi nie powinni i chorzy zauważyć w ogóle takich naszych problemów i nie zauważą. I to wam obiecuję, że pacjenci,
kompletnie działalność nasza medyczna nie zostanie upośledzona. No pyta się pan, co będzie. No dziś, powtórka na przykład czegoś takiego jest? Dzisiaj jest tak, jak jest i myślę, że jak to skończymy, to może być już całkiem inaczej. I wyobrażam sobie, że tak będzie inaczej. I nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż podarcie tej decyzji przez starostę. Publicznie, niepublicznie, mi to obojętne. Artur Toronowski mówi, że staje za medykami, wspiera was. Już dzisiaj dał grupkę. Do miasta wjechało ponad 20 tirów. Jeżeli nie będzie zmiany decyzji, twierdzi, że zablokuje tymi tirami, które wrócą z trasy. Pan Artur Toronowski nie jest naszym pracownikiem, jest zaprzyjaźnionym z nami filantropem i dobrze nam się z nim współpracuje w różnych działaniach medycznych i niemedycznych. To jest jego indywidualna decyzja, jego indywidualny proces. Nie uczestniczę jako dyrektor, ani mój personel nie uczestniczy w tym projekcie. Wolelibyśmy, aby jakiekolwiek protesty nie wpływały na życie naszych pacjentów, ich rodzin, ani obywateli miasta i regionu. Chcielibyśmy, żeby to się jak najszybciej skończyło i żeby starostwo zrozumiało, że ta decyzja jest kompletnie absurdalna i bezsensowna i to nie powinno w ogóle mieć tego miejsca. Nas tu nie powinno być. To może na koniec takie proste, ale jednocześnie trudne pytanie. Jak się czuje pani dyrektor po tym całym zamieszaniu, po tej całej decyzji? Jak pani dyrektor powiedziała mi o tej decyzji wczoraj o 10:30 rano, zaskoczona nie mniej jak ja, uznaliśmy, że pani dyrektor, kolokwialnie mówiąc, schowa się. A ja przejmę wszystkie obowiązki i tą rolę, którą teraz prezentuję. Czy starostwo już poinformowało państwa o możliwych nominacjach na pełniącego obowiązki dyrektora? Nie. Starosto nas poinformował, że szuka i wybiera wśród personelu administracyjnego osoby, która przeprowadzi szpital przez półroczny okres do konkursu na dyrektora. A czy wasze wypowiedzenia są bardziej symboliczne, czy do kiedy daliście sobie czas, kiedy one wejdą w życie, do kiedy pani dyrektor ma być według was przywrócona? Pani dyrektor ma być przywrócona z dniem wczorajszym, z godziną 12:30, z tą, którą podpisała wypowiedzenie. Bo tego wypowiedzenia nie powinno być. Więc jeżeli to będzie trwało dalej, my musimy po prostu wystąpić na kolejne drogi, także prawne. I mamy takie narzędzia, mamy ekspertyzy prawne i wiemy, co robić. Forma protestu jest formą przekonania strony bez takich drastycznych narzędzi. Nie chcielibyśmy, aby posypały się głowy, bo każda wojna ma swoje ofiary i nie zależy nam na tym. My chcemy czuć, że robimy to, co robimy dobrze i być z tego dumni. My jesteśmy najczęściej ludźmi, którzy potrzebują bezpieczeństwa i stabilizacji pracy i poczucia, że nad nami jest ktoś, kto czuwa nad tym, aby ta praca miała ciągłość i aby móc budować przyszłość. Ja tutaj jestem też osobą przyjezdną, czyli pojawiłem się tutaj kiedyś i zaprosiła mnie właśnie pani dyrektor, dając mi zadanie stworzenia Regionalnego Centrum Onkologii. I praktycznie to zadanie wykonałem. Więc ja mogę śmiało też podać wielu osobom rękę i powiedzieć, idę gdzieś spełniać się dalej. Więc wielu ordynatorów i kierowników jest w podobnej sytuacji. My nie jesteśmy tu dla pieniędzy. Mam co najmniej 5 ofert bycia dyrektorem w szpitalach w Polsce za wiele większe pieniądze. Ale ja nie potrzebuję w tej chwili szukać sobie nowych zadań. Mamy mnóstwo, wszyscy praktycznie ordynatorzy, z całym zespołem w każdej chwili zostaliby przyjęci przez każdy okoliczny szpital w Dolnym Śląsku. I są gotowi rzeczywiście odejść? Jeżeli zobaczą, że warunki pracy, bezpieczeństwa, ich autonomia została naruszona, a tak zostało, zrobią to momentalnie.
możemy zapytać państwa? Tak, zapraszamy pana na przykład. Pan doktor Maj, doktor nauk medycznych, ordynator chirurgii ogólnej i onkologicznej. Panie doktorze, jak pan ocenia tą sytuację, która zaistniała w szpitalu? Decyzją starosty. Ja jestem w szoku. Zwłaszcza dzisiaj na spotkaniu z panem starostą, który opowiadał jakieś takie dziwne historie, nie potrafił jakoś normalnie, logicznie uargumentować tej decyzji. No bo najpierw mówił, że on popełnił błąd, a potem na nasze pytania, dlaczego, to nie mógł odpowiedzieć. Ja zadałem pytanie, czy on sobie nie zdawał sprawy z tego, co robi, jakie będą konsekwencje tego, że jaka będzie reakcja ludzi. On powiedział, że sobie nie zdawał sprawy, że aż tak będzie. No więc możecie sobie wyobrazić, że my byliśmy wszyscy po prostu zdziwieni. Tak jak pan dyrektor, przepraszam, przed chwilą mówił, jeżeli ta sytuacja się nie zmieni, to my odejdziemy. I odejdziemy całymi zespołami. Czyli nie jest to jakby taka zapowiedź szumna, tylko... Absolutnie nie. I to proszę traktować bardzo poważnie. Ja już wczoraj dostałem dwie oferty, już ludzie wiedzą gdzieś tam, z takiego biura, który się zajmuje szukaniem pracowników. Wczoraj dzwonili, proszę bardzo. Także to nie jest żaden problem. I tu w pełni się podpisuję po tym, co pan dyrektor powiedział. Pracuje pan w tym szpitalu wiele lat. Mowa o lekarzach, koordynatorach. A jak zareagowali też ci, którzy stoją za panem, czyli pracownicy administracji, też pielęgniarki? No tutaj ciężko mi się o państwu... Na razie jest strach. Na razie są skrajne emocje ludzkie. Panie sobie zdają sprawę, na przykład pielęgniarki, że jeżeli my odejdziemy, no to ich byt też jest w jakiś sposób, no będzie co najmniej utrudniony, no bo ich praca traci w ten czas sens, bo jeżeli nie ma lekarzy, nie ma oddziału, jeżeli nie ma oddziału, no to one też są niepotrzebne. Także to wszystko jest po prostu, ja naprawdę od tej strony patrząc na decyzję starosty, to jest dla mnie decyzja, która go dyskwalifikuje jako polityka w ogóle. Ja nie wiem, dlaczego nikt nie patrzy na to od tej strony. No jeżeli podejmuje się taką decyzję, żeby w sumie no, decyzję, która może doprowadzić do likwidacji szpitala bez żadnej uzasadnionej przyczyny, bo tak na dobrą sprawę te argumenty, kłamliwe zresztą, które on podaje, to jest w ogóle, nie wiem, on myśli, że on się opierał na informacjach prasowych, to w ogóle jakaś kompromitacja. No nie wiem nawet, co powiedzieć więcej. Panie doktorze, ale to ta wasza postawa, te wasze decyzje jako pracowników szpitala, jakkolwiek wpłynęły dzisiaj na starostę, nie chcę używać, że dały mu do myślenia, ale czy jakkolwiek wpłynęły na to, nie wiem, żeby te decyzje jeszcze raz przemyślał? No nie, on cały czas deklaruje, że on będzie myślał, będzie przemyśliwał i tak dalej, i tak dalej. No najpierw do zakończenia kontroli, bo powiedzieliśmy absolutnie, nie zgadzamy się na czas do zakończenia kontroli, bo kontrola może trwać i tydzień, i dwa, i miesiąc. I daliśmy sobie czas do jutra do 12:00, z tym, że tak jak tu pan dyrektor wcześniej powiedział, nie ma żadnego kompromisu, jest po prostu jeden warunek. Albo pan przywraca panią dyrektor, albo my odchodzimy. Dziękuję bardzo. Może pan się jeszcze raz przedstawić z tym mikrofonem? Ryszard Maj, ordynator oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej. To może jeszcze ostatnie pytanie do pana dyrektora. Czy pan starosta doskonale rozumie i cały zarząd powiatu zgorzeleckiego, że jeżeli tak się stanie, sparaliżuje ochronę zdrowia w powiecie zgorzeleckim? Dobre pytanie, bo ja dzisiaj na Radzie Ordynatorów 3 razy musiałem wstać i powiedzieć, że się nie rozumiemy kompletnie. I mam wrażenie, że motywacje pana starosty albo zarządu, albo grupy są dla mnie kompletnie niejasne, nielogiczne i ja nie rozumiem z tego nic. Może moglibyśmy poprosić jedną z pań, żeby nam basówka powiedziała. Proszę się przedstawić. Dzień dobry, Magdalena Kwaśniewicz, kierownik sekcji płac szpital powiatowy w Zgorzelcu. My tutaj jako... Jedno pytanie. Tak? Czemu tak zaciekle bronicie tej pani dyrektor? Pytanie wydaje mi się banalne, wręcz trywialne. Wszyscy tutaj zgromadziliśmy się tylko po to, by dać świadectwo, a jest nas tylko garstka, a podejrzewam, że wszyscy myślą tak samo. Pani dyrektor zbudowała szpital, w którym my chcemy pracować. Pani dyrektor to człowiek, który jest ikoną samą w sobie. To jest instytucja. Nie znam osoby, która jest takim wulkanem energii.
Nie znam osoby tak zaangażowanej. Być może ktoś z Państwa zna. Znacie taką osobę? Nie. Nie. Dlatego czujemy się bezpiecznie. Jesteśmy zaszczyceni, że tu pracujemy pod jej dowództwem. I nie pozwolimy sobie tego odebrać. Dziękuję. Dobrze, a pani by była gotowa, no bo tu się pojawiają też zarzuty ze strony starostwa. Pani by była gotowa, nie wiem, widziała pani jakieś złe zachowania pani dyrektor, które by ją dyskwalifikowały z tej funkcji? Jestem dumna z pani dyrektor. Nie widziałam takich zachowań osobiście. Tym bardziej, że tak jak pan dyrektor wcześniej wspomniał, pierwsze dwa dni szczepień to był okres, w którym po pierwsze społeczeństwo się bało, bo była to nowość. Po drugie, zaskoczeniem dla nas było wcześniejsze wprowadzenie tych szczepień niż wcześniej przewidywano. Dlatego też trudno było nam zebrać grupę ludzi chętnych do zaszczepienia. Bardzo się o to staraliśmy. Nie chcieliśmy zmarnować żadnej szczepionki. Pani dyrektor, zależało na tym, by szpital w Zgorzelcu zaprezentował postawę, z której wynika, że propagujemy akcję szczepień i chcemy wrócić do normalności, chcemy wrócić do normalnej pracy, do normalnego działania na rzecz dobra naszych pacjentów i wszystkich obywateli regionu. Teraz chcecie nam to wszystko, nie państwo, starostwo chce nam to odebrać. Nie rozumiem takiego podejścia. Powinno im zależeć. Szpital to wizytówka regionu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.